postanowiłem złamać zasadę, którą sam przyjąłem, żeby nie opowiadać w swoich felietonach o książkach, do których przyłożyłem ręki. Skoro jednak dzisiejszy odcinek księgarni jest inny, bo nadawany z Krakowa, sam więc sobie udzielam dyspensy. Chcę zarekomendować Państwu książkę, która związana jest z tym oto miejscem, wystawą opowiadającą o Wisławie Szymborskiej. Wystawą nazwaną Szufladą i mieszczącą się w kamienicy Szołajskich przy Placu Szczepańskim w oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa została otwarta w lutym tego roku, w pierwszą rocznicę śmierci poetki. Ma opowiadać o niej za pomocą przedmiotów, którymi Szymborska się otaczała, wśród których mieszkała. To nie odtworzona przestrzeń jej mieszkania, ale przestrzeń zdekonstruowana, układająca się w mikronarracje, opowiadające o życiu, ale także, a może nawet przede wszystkim, twórczości Wisławy Szymborskiej. Szuflada to, zdaniem poetki, jeden z największych wynalazków ludzkości. W jej mieszkaniu szuflad były niezliczone ilości. W niektórych znaleźliśmy niepublikowane utwory, poważne i niepoważne, wiersze i zabawy literackie. Te poważne ukażą się w październiku tego roku. Te niepoważne ukazały się przed 2 tygodniami. Błysk rewolwru to książka ułożona mniej więcej chronologicznie. Zawiera pierwsze dziecięce wierszyki i rysunki Szymborskiej, młodzieńcze zabawy poezją i prozą, całkiem poważne bajki pisane w latach 40., całkiem niepoważne limeryki, moskaliki, lepieje, odwódki czy epitafia. Aż po przejmującą ostatnią fraszkę napisaną w szpitalu kilka tygodni przed śmiercią. Najlepiej przeglądać tę książkę w tym miejscu. Wystawa daje wgląd w szuflady poetki, a błysk rewolwru daje niejako dostęp głębiej, dalej. Owszem, może ktoś powiedzieć, że to tylko zabawy literackie, że to tylko twórczość niepoważna. Ale trzeba pamiętać, że twórczość niepoważna rodzi się z arcypoważnego stosunku do języka. Tak, właśnie do języka, a nie do tego, co on ma opisywać. Niepoważne, pure-nonsensowe utwory dzieją się w świecie języka. Warto wejść w świat języka Wisławy Szymborskiej, a zwiedzanie tego świata warto zacząć od błysku rewolwru.